Witam bardzo serdecznie, z tej strony Mikrus, Nikodem, jak Mikrus. Zaszczepiłem się. Jest mi z tym cholernie zarazem dobrze, a zarazem źle. Moi mili Państwo, wczoraj po godzinie 18 miałem szczepionkę Pfizer, pierwszą dawkę. Jakie mam odczucia na ten moment? Na razie tylko ręka, na którą mnie szczepiono, mnie boli. Kot dorwał się do zakrętki od jakiegoś napoju. Zostaw to! Przeszkadzać mi w nagrywaniu. Odczucia mam takie, że na razie mnie ręka tylko boli. I takie uczucie ciężkości na obu rękach mam i połowy ciele. Kama aktualnie to gorzej przychodzi, bo ledwo co ruszać się może, ledwo może wstać nawet do kibla, z łóżka i w ogóle, więc ona jest aktualnie trupem po tej całej szczepionce, tak? Ja jak na razie jeszcze się trzymam, nie wiem jak długo będę się trzymał po tej szczepionce, może mnie dopiero dzisiaj wieczorem jakoś sieknąć, albo wcale. Co do szczepionki, to wydaje mi się, że nawet dobrze, że tak się stało, że zostaliśmy w końcu zaszczepieni, że te szczepionki są. Są tam oczywiście jakieś tam powikłania, tam efekty uboczne, ale to jak po każdej szczepionce, tak? Drugą dawkę mam pod koniec czerwca. Zobaczymy, jak po drugiej dawce będziemy się z narzeczoną czuli i tyle w temacie. No i to chyba tyle, bo chciałem powiedzieć, że się zaszczepiłem i jakie mam odczucia na ten temat. Czy to jest dobre? Jest to dobre w jakiś tam sposób, jak już wspomniałem. Druga dawka też będzie, mam nadzieję, dobra. Jeszcze nie przez pół miasta, musi się w końcu opłacić po coś, nie? Także no, trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka, na razie, cześć.